za tobą ten ostatni mecz Młodzieżowej Ligi Hokeja Kobiet. Myślisz, że podeszłyście do niego w pełni skupione i tak na z taką pełną motywacją, żeby ten mecz wygrać, czy jednak już myślałeś o tym, że już macie to mistrzostwo zapewnione? No, na pewno chciałyśmy wygrać, bo w tamtym sezonie miałyśmy drugie miejsce i to była jakby taka większa determinacja po to, żeby zająć te pierwsze miejsce w tym sezonie. Za wami tydzień, który obfitował, czy może nie obfitował w mecze, ale były to mecze bardzo ważne, bo ten mecz ostatni tutaj, ale też finał w Bytomiu. Myślę, że to był taki najtrudniejszy tydzień w tym sezonie? Tak, bardzo trudny był i na pewno męczący. Już naprawdę są resztki sił, ale dałyśmy z siebie co możemy z dziewczynami z Telhaka i myślę, że dobrze zagrałyśmy. Zastanawiam się, co daje ci ta gra w juniorkach, gdy łączysz ją z grą w seniorkach? No, na pewno pomagam młodszym zawodniczkom, to jest pewne. Tak jak w Telhaka mi pomagają, to ja tutaj pomagam. Ale też mogę sobie poćwiczyć niektóre elementy, których nie mogę poćwiczyć na meczach TLHK, bo tutaj mogę sobie kiwnąć, a na seniorkach tak za bardzo jeszcze nie ten poziom, ale no. No, na juniorkach taką dużą różnicą w porównaniu do innych lig jest to, że te punkty zdobywacie tak naprawdę po każdej tercji, a nie na koniec meczu. Jest to takie dość oryginalne, ale czy to daje ci taką motywację, że w każdej tercji trzeba się starać, niezależnie od tego, jaki jest wynik? Tak, trener zawsze mówi, że musimy wygrać każdą tercję, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. No, nie wiem, czy to jest dobre, ale wygrywamy zazwyczaj każdą tercję. Czy czujesz większą pewność siebie, przychodząc tutaj? Czy to jest takie większe oczekiwania są względem ciebie? No, moim zdaniem obie te rzeczy występują, bo i tak więcej od siebie wymagam, ale zarazem no, jest trochę większa pewność siebie niż właśnie z seniorkach. Jak podsumujesz ten mijający sezon? Myślisz, że dla was ważniejsze jest to wicemistrzostwo TLHK czy mistrzostwo tutaj? Czy ciężko to w ogóle porównywać? Moim zdaniem ciężko jest to porównać, bo to są zupełnie dwie inne ligi. Tu jest inny poziom, tu jest inny poziom. Tam jest więcej drużyn, tu jest mniej drużyn, to kompletnie inaczej. Ale myślę, że ten wicemistrz TLHK był taki ważny bardzo, bo zazwyczaj Kojotki nie były jakoś wysoko właśnie w tej tabeli, ale no. A jaki był to sezon dla ciebie? Czy jesteś z niego zadowolona? Jestem zadowolona, ale już zmęczona. To zapytam jeszcze, co zapamiętasz z tego sezonu najbardziej? No, myślę, że te mecze finałowe są najważniejsze zawsze. Dają najwięcej właśnie emocji i presji i to jest zawsze najlepsze. A ile dały ci te styczniowe Mistrzostwa Świata 18? No, dały dużo na pewno, też właśnie dużo doświadczenia, dużo właśnie kontaktów między dziewczynami z innych drużyn.